Siema, słuchajcie, dzisiaj mam do dyspozycji trochę potwora, korweta, 75 rok, silnik 350, ciche to nie jest. Jak wiemy, korwety są dosyć spartańskie. Tu jest jeszcze dodatkowo skrzynia bardziej manualna. Trzeba biegi zmieniać. No ale jest trochę potwór, nie mam stojaka, więc... No idzie jak zła, jest bardzo głośno, ale czy słyszycie, tak dochodzi. Samochód bardzo się szybko w ogóle wkręca na obroty. No dźwięk jest taki generalnie, że... Co mam wam powiedzieć? No dźwięk jest taki, że bebeki się przewracają, tak? Wychodzi nieźle. Będzie sesja tej korwety, więc będzie też coś tam na winzonie. Pokażę wam ją jeszcze z zewnątrz, jak wygląda. Tak się na chwilę zatrzymam. No jest ciekawie. Siedzi się bardzo nisko. Widoczność do tyłu. Generalnie nie istnieje coś takiego jak widoczność do tyłu. Dobra, pokażę wam trochę z zewnątrz auta. Generalnie zegary i kierownica to robi robotę, no ale to klasyk, więc w klasykach generalnie to takie rzeczy robią robotę. Jest fajna tapicerka. Widzimy tapicerkę, bardzo ładną. W pięknym stanie. Mamy fajną białą LED-ową lampę. Teraz robi fajnie, pewnie wieczorem robi mega fajny klimacik. Kierownica skręcana na małe imbusy. To nie jest atrapa, to są prawdziwe imbusy, którymi jest przykręcana kierownica. Tak jak wam mówiłem na wydechu, te wycięcia tworzą napis Corvette. Piękne koła. Mniej więcej prezentuje korweta 75 rok, silnik 350, ale ten piękny dźwięk zawdzięczamy ostremu wałkowi. Tu jest też fajny bajer, jest, który chciałem wam pokazać. Kratka wentylacyjna jest w formie flagi amerykańskiej. Fajnie to wygląda.
Oczywiście metalowe to jest. Przyjdzie i powie, że wszystko w porządku.